Ocean Park to tak naprawdę kolejna kolebka świetnego festiwalu disco polo. No i ta cykliczność robi normalnie wrażenie, no na mieście cały czas o was mówią. Tym bardziej, że każdy dzień, czyli każdy wtorek i każdy piątek mamy przynajmniej 6 zespołów, które grają tutaj od, różnie bywa, od 17:00, 17:15 do 22:00, 22:15. Bawimy się wspólnie, widać to po ludziach, że chcą przychodzić, pod sceną jest zawsze pełno. Marcinie, 150% rocznie, masz czas na wypoczynek? No mam nadzieję, że nie widać tego zmęczenia na mojej twarzy, bo wszyscy, co mnie spotykają, mówią, że im człowiek starszy, tym lepiej się trzyma. Bardzo dziękuję za te miłe stwierdzenia. Ludzie są taką nagrodą na koncertach, jak zespół wychodzi, taki spełniony, wychodzisz, schodzisz z tej sceny. Jesteś już 25 lat na rynku. I no widzimy tutaj matki z córkami, no i wszyscy ciebie słuchają. Bo ja to powiedziałem kiedyś, że zespół Boys jest takim zespołem pokoleniowym, ponieważ pamiętam takie czasy, kiedy, jak zaczynaliśmy, to ja miałem tam 20 lat, przychodziły dziewczyny 16-letnie, 18-letnie i starsze, a teraz te dziewczyny 18-letnie mają po 30, po 40 lat i przychodzą ze swoimi córkami. No i te córki mają 15, 16, 18 lat. Ja boję się, co będzie dalej. Po prostu jesteś szalony, słuchaj. Jesteś szalona. 20 lat temu nagrywaliście to na plaży we Władysławowie. Kojarzysz coś z tamtego okresu? Pamiętam tamten okres. To było Władysławowo, Jastrzębia Góra. Pamiętam, że troszeczkę chyba to inaczej wyglądało, nie wiem. No dużo się zmieniło, dużo. Na pewno takich korków nie było, nie wiem. A może i były, cholera wie, no nie pamiętam. No ale to było... Tak, 20 lat temu, bo w 97 roku nagrywaliśmy teledysk, który okazał się, to się nazywa mega hitem muzyki disco polo, oczywiście zespołu Boys, zatem ta piosenka chwyciła, wtedy jeszcze nie było takiego kanału jak YouTube. Wiem, że we wszystkich stacjach benzynowych, czy to sobota, czy to niedziela, gdzieś tam po disco relaksie, ta piosenka non-stop leciała. My zajeżdżaliśmy gdzieś tam na stację, utwór leci w samochodach. Budzimy się gdzieś tam w hotelu, włączamy tam Polsat, leci, kurde, szalona. Myślimy sobie, co to będzie się działo, kurde, blady z tą piosenką. I tak sobie myślę, że gdyby wtedy YouTube, no to może byśmy mieli te 3 miliardy osób. I tak było dokładnie 20 lat temu. A teraz Ocean Park 2017! Słuchaj, Ocean Park to taki rodzinny park rozrywki. Ty, tak jak już powiedziałeś, też łączysz te rodziny swoją muzyką. Co możesz powiedzieć o takim właśnie festiwalu jak w Ocean Parku? Ty jesteś trzeci raz w tym roku, nie? Chyba trzeci raz. I będę jeszcze za parę dni znowu. No, fajne jest to, że ludzie chcą tego słuchać, że ludzie przychodzą na te koncerty. Tym bardziej, że jest to koncert biletowany. Akurat zespół Boys, inne zespoły z gatunku muzyki disco polo, jak jest jakiś festiwal, koncert, no to te bilety się sprzedają ciepłe bułeczki. No i za to wszystkim dziękujemy. Myślisz, żeby... że to się może wypalić? Wiesz co, to jest tak, ta muzyka i tak nie zniknie, ponieważ jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszych umysłach, umysłach każdego Polaka. No bo nie oszukujmy się, muzyka disco polo to nic innego jak muzyka słowiańska, biesiadna. Tu tylko dołożony jest taki dance'owy beat, to jest taka muzyka mechaniczna, ale cały czas musi być ta melodia, słowiańska dusza i my to kochamy. I ta muzyka nigdy się nie wypleni, ponieważ ona jest w nas, to jest nasza jakby patriotyczna, nasza duma narodowa. No i tutaj na pewno zespoły takie jak zespół Boys, Accent, Classic i inne na pewno przetrwają.
Alvaro, skąd ta inicjatywa? No co tydzień dwa koncerty, tak? Dwa w każdym tygodniu, jest to cykliczna impreza, trwa już od kilku lat. No chcemy zrobić jakąś atrakcję dla gości, którzy przyjeżdżają do Władysławowa, czy też na Półwysep Helski. No wspaniała, wspaniała inicjatywa i macie samą śmietankę Disco Polo. No myślę, że możemy powiedzieć, że mamy same gwiazdy, wielkie gwiazdy Disco Polo, bo grał u nas w tym roku już Zenek, co prawda na majówce, ale był. Był Weekend, byli Boysi, w tej chwili na scenie Marco Bishin. No oprócz tego Playboysi, no cała śmietanka Disco Polo była u nas we Władysławowie. No i dzisiaj dodatkowo świętujemy jakieś święto. Tak, dzisiaj mamy piąte urodziny naszego płetwala błękitnego, wieloryba, którego możemy tutaj podziwiać w skali 1:1. I dodatkową atrakcją jest to, że kiedy wrzucimy pieniążek, niewielki, po 2 złote, to on tryśnie wodą i to jest naprawdę widowisko. Puszczamy ich do domu? Nie! A chcecie ich usłyszeć? Nie! Marcin, nie masz wyjścia, wracaj na scenę. Często bywasz w Władysławowie? No często, w ostatnich kilku latach jestem często, a ściśle jestem tutaj w Ocean Parku właśnie, gdzie są przepiękne imprezy. Słuchaj, ten Ocean Park to wyrósł na taki potentat tutaj Disco Polo na wybrzeżu. Wiesz co, no to się zrobiły takie imprezy już nawet cykliczne, nie wiem, jak jest lato, to każdy jest przyzwyczajony, kto przyjeżdża do Władka. Tutaj wbijają ludzie, tu są imprezy przez kilka dni w tygodniu, no ale jak widzimy frekwencja jak zawsze dopisuje, fajnie się, świetnie bawią. Teraz na scenie zespół Miki, można zobaczyć nawet tam skierować, co tam się dzieje. Przecież to stoimy z tyłu sceny, także no bardzo dobry, że tak powiem, trafiony temat. Ty jesteś trzeci raz tutaj już w tym roku, nie? W tym roku tak, a będę jeszcze jeden. Ojej, to jesteś stałym bywalcem. Słuchaj, a byłeś na plaży we Władku? No pewnie, że byłem. I co myślisz o Władysławowie? Bardzo fajne miasto, zresztą kultowe, no bo jeżeli jest kilka kultowych miejsc, tak, Międzyzdroje, każdy powie, trzeba na Mączak do Sopotu pojechać i trzeba zaliczyć Władka. No to tak się, tak gdzieś tam zawsze się gwarzy, mówi, jeżeli ktoś się, że jedzie nad morze, no to są takie 3 punkty, w których warto by być, albo przynajmniej trzeba by było być. Zabieram was do Barcelony, wypatruj, Aga, Ferdinand, po tej piosence idziecie w ludzi, dobra? Obiecujesz? Słuchaj, 17 miejsce w światowym YouTube. Ona tańczy dla mnie. No słuchaj, fenomen. Wiesz co, no nie wiem jak to się stało, ale się stało. No nie tylko... no, jak się stało? No dlatego, że tak wiele ludzi odsłuchało tą piosenkę i w pewnym momencie to był no, światowy już wynik, dlatego tam żeśmy trafili. No, to tylko znaka tego, że ludziom podobała się ta piosenka, podobał się ten utwór. Moja dziewczyna patrzy często w oczy mnie. I nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym nie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są. Bo przy niej czuję, i każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmienił. Teraz był, bo... I samej się uwaga! Ja uwielbiam ją, ona tu jest, wow! I tańczy na mnie.